Hej, cześć, witajcie. Witam was, Michał. A dzisiaj zaczynam dla was następny unboxing. Mianowicie opakujemy sobie taki psikacz, akurat w kolorze niebieskim. Ale do opakowania nie mogę nic więcej powiedzieć, oprócz tego, że jest owinięty w taką folię. Przez to łatwo go zwinąć ze sklepu. Która jest otwierana takim czymś, co jest też czasami otwierany chleb. Otworzymy to. Teraz to jest tak zawinięte. Nie możemy wyciągnąć psikacz. Jest on w takim kulkowym designie. Rączka działa bardzo płynnie. Można tu znaleźć zbiornik paliwa, skrzynię biegów, którą się odkręca. Można ją odkręcić nawet do końca, jak odpadnie. Wtedy będzie działał dziwnie. Później to wam pokażę. Wszystko, co z tym związane, pokażę wam. Kod kreskowy. Marka Phoenix. Dziwne. Wtrysk paliwa. I sama końcówka psikająca. Także pora teraz napełnić to. I wracam do was po cięciu, jak to już będzie napełnione. Tak wygląda już psikacz napełniony. Po prostu napełniony wodą. Jest śliski, bo przed chwilą go polałem pod kranem. Teraz zobaczymy, jak psikają nasze końcówki. Do tego potrzebne będzie nam wyjść na dwór. Także widzimy się po następnym cięciu. Ok, już jesteśmy na dworze. Teraz sprawdzimy, jak psikają nasze końcówki. Najpierw pierwszy psik musi się trochę rozgrzać. To oczywiście jest wadą produkcyjną. Psika całkiem dobrze. To jest taka końcówka, taka zraszająca. Sprawdzimy jakąś drugą po lekkim odkręceniu. Pod wysokim ciśnieniem jest wyrzucany taki strumień, co oczywiście jest zaletą produktu i naprawdę fajnie można w tym kogoś obsikać, nawet psikaczem, nie potrzeba do tego jakichś super nerfów. I ostatnia końcówka, czyli brak. Wtedy lecą takie krople i można kogoś zastrolować, że pada deszcz. Bardzo fajna końcówka. Wszystko jest oczywiście regulowane tą oto skrzynią biegów. Skręcę sobie jednak na bieg psikania takiego takim strumieniem. To jest chyba mój ulubiony typ. Można mi na przykład narysować jakieś wodne graffiti. Akurat nie mam teraz pomysłu jakie. Ale da się. I zauważyłem, że moje ostatnie filmiki nie były jakoś szczególnie doceniane. Dostawałem dislajki, nie wiem dlaczego. Jeszcze ostatnio mało wyświetleń mam bardzo, nie wiem dlaczego, w wakacje. Dlatego, że to wakacje. Ale jak coś, to nagrywam filmiki. Właśnie nagrywam filmik z unboxingu psikacza i recenzji. Dlatego ocenę, jaką mu wystawię, to w przypadku jego funkcjonalności zasłużył na ocenę wszystkich wad 7/10. To jest bardzo dobra ocena, często przeze mnie wystawiana. Jeszcze żadnego przedmiotu nie oceniłem słabo. Także do widzenia w następnym odcinku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!